Ueno to bardzo swojska dzielnica z niskimi cenami i zwykłym miejskim klimatem. I choć nie posiada kolorowego blichtru znanych tokijskich dzielnic rozrywkowych, warto tu zajrzeć po zapadnięciu zmroku, na przykład na kufelek japońskiego piwa. Klepsiarnia. Samtarka Mayoko jest miejscem, gdzie można doświadczyć bardzo wielu kuchni, chociaż tych bardziej fast foodowych niż tych wykwintnych. W ogóle Ueno jest dzielnicą, gdzie dominuje raczej zwykły klimat, gdzie dominują niższe ceny i taka zwykła, przyziemna bardziej kuchnia. Witamy Was wieczorkiem z dzielnicy Ueno, z jednej z wielu znajdujących się w tym miejscu izakaja. Co to jest izakaja? Izakaja to jest takie bardzo fajne japońskie miejsce, gdzie można usiąść, zjeść coś drobnego i napić się alkoholu, tak po prostu. Mówiąc polskim językiem, to jest taka zakąskownia z alkoholami, tylko że Japończycy dopracowali tą ideę do perfekcji. Izakai w całej Japonii, w całym Tokio jest bardzo wiele i mają one bardzo różny charakter, zależnie od tego, czy są to małe, prywatne izakaje, czy też wielkie sieci. Izakaje są robione w bardzo różnym klimacie, zarówno w takim bardzo tradycyjnym, gdzie poszczególne stoliki i miejsca do siedzenia są oddzielane takimi tradycyjnymi ściankami, a niekiedy forma jest bardzo otwarta, taka jak tutaj, gdzie właściwie każdy każdego widzi, ale Japończycy nie zwracają na siebie uwagi, zwłaszcza Tokijczycy, ponieważ żyją w bardzo dużym ścisku i właściwie mogą siedzieć 5 cm od nas, a i tak zachowują się tak, jakby nas to nie było. To jest taka specyfika tego miasta. Będąc w Tokio, na pewno bardzo dużo się nachodzicie. Jedną z takich charakterystycznych cech tego miasta jest to, że trudno jest znaleźć miejsce do siedzenia. Owszem, znajdują się w różnych miejscach, w parkach na przykład ławki, czy też znajdziecie, wypatrzycie bardzo szybko grupki młodzieży siedzące na jakichś murkach sobie z boku gdzieś przy sklepach. Niemniej jednak takich miejsc jest mało, więc tego typu miejsca jak izakaje bardzo szybko przypadną Wam do gustu, ponieważ tutaj będziecie mogli usiąść i odsapnąć, dać odpocząć swoim zmęczonym nogom po całym dniu chodzenia po mieście. Izakaje są fajnym miejscem również pod tym względem, że pojawia się tutaj cały przekrój społeczeństwa japońskiego. Znajdziemy tutaj nastolatków, znajdziemy tutaj gospodynie domowe, sławnych salarymenów, dyrektorów firm. Właściwie wszyscy się tutaj pojawiają i również gejdziny, jak widać. I jest to dzięki temu miejsce, gdzie będzie Wam łatwo nawiązać kontakty z miejscowymi ludźmi, ale łatwiej będzie Wam je nawiązać w tych mniejszych izakajach, w tych kilkuosobowych, mieszczących się gdzieś tam w zaułkach wąskich uliczek. Gdzie najłatwiej znaleźć się z izakaje? Izakaje możecie znaleźć w całym Tokio. Szukajcie ich gdzie? Pod torami, moi drodzy. Całe Tokio jest poprzecinane bardzo gęstą siecią torów i właśnie w tych miejscach, gdzie przejeżdżają pociągi, szukajcie wąskich uliczek, gdzie będzie bardzo dużo wejść do
dziwnych lokali, które często nie będą opisane. Będzie wystawa, zasuwane drzwi i właściwie tylko miejscowi wiedzą, że jest to izakaja. Ale śmiało tam wchodźcie i korzystajcie. Natomiast oczywiście są też duże sieci izakaj, które są bardzo dobrze reklamowane, bardzo dobrze oznaczone. Wejścia znajdują się często przy głównych ulicach, które nastawione są na bardzo duży przerób ludzi. Często mają też również o wiele większą powierzchnię, bo ile te małe, prywatne izakaje mogą mieć tylko kilka osób, nawet mieszczących się za jednym razem od 3 do 5, o tyle takie duże izakaje potrafią ich zmieścić na raz ponad 100 albo i więcej. Także wszystko zależy od miejsca, wszystko zależy od charakteru danej sieci, danego lokalu. A zatem miejcie oczy otwarte, chodźcie dużo po Tokio, zwiedzajcie to wspaniałe miasto, a jak będziecie chcieli odpocząć, napijcie się japońskiego piwa. Ach.